wilkowie. Zwierzęta opowiedziały mi dokładnie, co wydarzyło się w Betlejem. Musimy opowiedzieć tę historię innym ludziom. Nieopodal w lesie znajduje się jaskinia. Z Bożą pomocą przedstawimy historię narodzenia Syna Bożego, a Pana naszego. W jaskini zbudujemy szopkę, urządzimy jasełka. Zaprosimy ludzi, radość będzie wielka. Brat Jan z Grecją wraz z innymi zakonnikami niezwłocznie przystąpili do pracy. Franciszek zaś udał się do papieża Honorusza, by zapytać, czy misterium taki może urządzić. Papież z radością pobłogosławił Franciszka i jego dzieło. Gdy Franciszek powrócił, zastał wszystko przygotowane, tak jak sobie życzył. Wraz z braćmi zaprosili wszystkich okolicznych mieszkańców. Ludzie, ludzie, dzisiejszej nocy w jaskini, w lesie, coś szczególnego można zobaczyć. Zapraszamy na przedstawienie. Zapadła noc. Ludzie podążali na wzgórze. Drogę do jaskiny oświetlały liczne pochodnie, zamknięte w skalne szczeliny. Światłość nowonarodzonego promieniała wszystkich, przezwyciężając noc. Słyszałaś paryny? Paranina. Na twoim miejscu prawe nogi za pas i w las. B. Mam nadzieję, że nie przyjmą zaproszenia i nie dojdzie do pieczenia. B. Wola, ty też nie idziesz na stole. Ośle, czemu straszysz braci? My jesteśmy pod ochroną, a to znaczy, że nam dano inne role, prawda, wolę? Dajcie mi święty spokój, mam kłopoty własne. A ile kłopotów mają ludzie? Biegają tu i ówdzie. Tyle rzeczy przegapili, jego też nie zauważyli. W tej samej okolicy przybywali w polu pasterzy i trzymali straż nocną na czoło. Naraz stanął przed nimi anioł pański, chwała pańska, zewsząd ich oświeciła, także bardzo, że przestraszyli. Nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodzi się wam Zbawiciel, który jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was, że znajdziecie niemowlę owinięty w pieluszkę i leżące w żłobie. Pójdźmy się do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło. Stajenka daje nam ciepło. To, co widzimy, wróża.
Aniołowie, zwierzęta szeptają, że chcecie stąd zabrać Jezusa. Nie zabierajcie go, on przyszedł do wszystkich, do nas też. Tam, za wysokie progi dla ubogich, niesienym do klanek. Kto pozwoli wejść do pałacu, kto pozwoli wejść na zamek. Wszyscy zabiegani nie zauważają na taki jak ja. Oni mnie nie znają, on mnie zna. Jezu, mój przyjacielu, zostań tu w stajence. Pozostań w stajence. Dzieciąteczko Boże, Mario Józefie, mamy dla was dary, sprawdzie takie zwyczajne, ale pyszne. Innej nie mamy ofiar. A teraz zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy. Tak, Bóg jest naszą największą miłością. I radością, Franciszku, radością. Aniołkowie, wasze obawy zbyteczne. Spójrzcie, te dzieci są grzeczne. Na wysiadki wypadek są mamy czujność. Pan Jezus! Maria i Józef! Rodzina święta! Patrzcie, tam stoją zwierzęta. Się Jezusowi, naszemu królowi. Iha! Panie, dzieci przygotowują kolędę. Pójdź wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki, powitajmy Matkę Jego i Maryję.
być dobry i podobny do Ciebie. Chciałbym mieć miłość i pragnę, żeby ze mnie wyrósł mądry człowiek. Bez rogów na głowie. Jezu Małosieńki, znowu goście. Kto się zbliża do stajenki? Zacznijcie do Kacper się kłania, nim królowi. Najprawdziwszemu, najjaśniejszemu Panu Jezusowi. Choćbym 100 wieblądów zebrał w karawnie i ruszył ku Tobie, najjaśniejsze Panie, i złożył przed Tobą wszystkie moje skarby, to byłbym żebrakiem, niegodnym pogardzy. Dziś na mnie honory niewłaściwe porą, bo Ty z dzieciąteczkę większe od meliora. Służył mi szerzy podanych, pielęgnuję ogrody, rozciągają przede mną trwany, ale dzisiaj do patrona chcę być sługą. Nie każ, Panie, czekać królowi zbyt długo. Widzę wyłopota, hihihi, patrzę jak wygląda. Łeb mam kurwaty, a jak garba. Przedszkolaków, którzy mają pretensje, że nie śpiewali do mikrofonów, chcą nam jeszcze raz zaśpiewać, bo chcą mieć mikrofony i chcą jeszcze raz zaśpiewać. Tu pani nauczycielka przyszła z taką prośbą od przedszkolaczków. To zaprosimy przedszkolaczków, proszę. Michał, Michael, babcia gdzieś tam cię ma, chodź od babci. Wszystkich przedszkolaczków jeszcze zapraszamy raz przed scenę. Oh!
liczyć. Więc teraz jeszcze raz zrobimy losowanie tych koszy. Tak jak jeszcze raz podziękuję rodzinom, Państwu Izabeli, Krzysztofowi, Marek, Pani Joannie i Adamowi Kujałowicz i Państwu Matejkowskim za ufundowanie koszy. Więc teraz każdy wyciąga swój czerwony bilecik. Pani Patrycja będzie losować 3 kosze. Drodzy Państwo, to są bardzo ciężkie kosze. Tam jest dużo słoików, dużo puszek, więc niesiemy od spodu nasi, kto wygra. Będziemy czytać imię, tak? A potem pani nasza katechetka, pomodlimy się przed opłatkami, podzielimy się opłatkiem wszyscy i później już będziemy sobie biesiadować. Także losowanie, pierwszy los. Pani Agnieszka Baj. Jest rodzina Baj na sali? Jest pani Agnieszka, no super. Bardzo ciężki, także proszę sobie wziąć pomocnika. Albo można później zabrać, one tutaj będą stać. Dobrze, druga rodzina to pan Bogdan Lubas. Rodzina pana Bogdana Lubas. Jeszcze jeden szczęśliwy tutaj będzie. Rodzina Maciok. Maciok. Także gratulujemy, dziękujemy. Dziękujemy fundatorom. Gratulujemy Państwa, którzy wylosowali. Panią Martę teraz zaproszę do siebie. Raz, dwa, trzy. Wszyscy patrzą na mnie, kochani. Pięknie, bardzo dziękuję. Niech Pan pobłogosławi nam wierze, miłości i nadziei na każdy dzień. I żeby ten Pan Jezus, ten Dzieciątko Jezus, nie było tylko gościem od święta, ale domownikiem na co dzień. Także wszyscy razem teraz powiemy chwała Ojcu i Synowi. 3, 4. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. A ta tradycja łamania opłatkiem, każdy z nas niech pomyśli, aby to, co złe, minęło, a to, co dobre, przyszło do nas wszystkich. I niech Pan Bóg dobry nam błogosławi w dzieleniu się wspólnym, żebyśmy byli zdrowi, silni. Nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie, psychicznie i duchowo. Tego Wam, kochani, z gorącego serca życzę. I wesołych świąt dla wszystkich.